Pewnej nocy mieszkającą samotnie kobietę zbudził jej wierny towarzysz, pies rasy Doberman. Kobieta szybko zerwała się z łóżka i pobiegła zobaczyć, co się dzieje. Gdy dotarła do psa, ten najzwyczajniej w świecie się dusił. Przerażona, że jej pupilek z trudem łapie powietrze, natychmiast ubrała się i zawiozła Dobermana do pobliskiego weterynarza. Ten na wpół jeszcze zaspany, na wpół rozdrażniony, że przerywa się jego sen, postanowił rzucić okiem na psa. Po ogólnych oględzinach przyznał, że nie jest do końca pewny przyczyny problemów z oddychaniem jej pupila, lecz stwierdził, że musi szybko interweniować, bo w przeciwnym razie pies niedługo się udusi. Nakazał kobiecie powrót do domu, mówiąc, iż sam da sobie radę. Musi jedynie przeprowadzić mały zabieg, a rano będzie mogła odebrać swego pieska całego i zdrowego. Nieco uspokojona właścicielka opuściła dom weterynarza. Wsiadła do samochodu i udała się w stronę swojego domu. Ledwie otworzyła drzwi, gdy dobiegł ją głośny dźwięk telefonu. Zdziwiona, kto może do niej dzwonić o tej porze, podniosła słuchawkę. Proszę natychmiast uciekać z domu i wezwać policję, usłyszała głos weterynarza. Pani pies dusił się, gdyż w jego gardle utknęły odgryzione 3 męskie palce. Przerażona kobieta zrobiła tak, jak nakazał jej weterynarz i już po 10 minutach w jej domu zjawili się policjanci. W łazience znaleźli oni zakrwawionego seryjnego mordercę z odgryzionymi 3 palcami, którego poszukiwali już od kilku miesięcy.